Szczęść Boże, coś wam powiem. Nie bardzo wiem, za co dzisiaj zabrać, bo mamy Jezusa nauczającego, odpuszczającego grzechy, uzdrawiającego, a przede wszystkim pełnego mocy pańskiej. Ale mamy też tłum, który nie pozwala wejść czterem ludziom pragnącym stanąć przed Jezusem ze swoim chorym przyjacielem. Nie mogli dostać się do środka. To mi podsuwa obraz Kościoła. Jest wokół Jezusa tłum ludzi, który niejako broni dostępu dla innych, którzy są na zewnątrz. Nie robią tego świadomie, jakby Bóg był tylko dla wierzących. Bo inaczej to niewierzący nigdy by nie spotkali żywego Boga. Często jako wspólnota Kościoła robimy to poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje zwyczaje i tradycje. Jesteśmy trochę jak ci faryzeusze, którzy oburzyli się na wieść, że Jezus choremu odpuszcza grzechy. A tylko Bóg może to uczynić. No właśnie. Tylko Bóg, a nie ja, czy ktokolwiek inny. Jeśli nie masz takiej mocy Bożej, to nie blokuj przejścia dla tych, którzy też pragną dostąpić łaski Boga. Nie bądź jak zwalone drzewo, które tamuje ruch. Bowiem łaska Boża jest dostępna dla każdego, a my nie jesteśmy jej strażnikami, ale powinniśmy wskazywać drogę do źródła. Myśląc o tym tłumie, o tym blokowaniu dostępu, to myślę też o różnych wspólnotach działających w parafiach, które są tak scementowane i tak hermetyczne, że choćby ktoś chciał się w nich zaszczepić, to się nie da. Bo nam we wspólnotach jest dobrze, mamy przyjemne gniazdko, znamy się, wzajemnie się adorujemy. A później się dziwimy, że o nas wierzących mówią źle, że o duchownych mówi się tylko w samych negatywach, że z wiary robi się różne żarty. Ktoś, kto nigdy nie zaznał ciepła w kościele, będzie mówił, że jest on zimny jak trup. Nie chodzi o ogrzewanie, ale o atmosferę. Będzie widział w nas wspólnotę odpychającą i obcą. Będzie patrzył na nas jak na witraż, który jest brudny, zakurzony i poskładany z wielu szkiełek, ale widzi go z zewnątrz. Dopiero wejście do środka pozwoli mu dostrzec piękno tej układanki. Bo każde szkiełko, choć pokraczne, wraz z innymi tworzą w całości piękny obraz. Tych czterech ludzi, którzy nieśli ze sobą swojego znajomego, podjęli się zadania karkołomnego. Skoro nie da się wejść drzwiami czy oknem, to pozostał dach. Napotkali sporo trudności, nim doświadczyli cudu. Musieli przynieść paralityka, dalej musieli wspiąć się na dach, z którego następnie zdjęli zadaszenie i tak dalej. Natrudzili się, nim doszło do najważniejszego momentu. Jest to kolejne wskazanie dla nas, będących w środku, że także niejednokrotnie musimy się natrudzić, namęczyć, podjąć duchowy wysiłek, aby doświadczyć powstania naszego serca, które może jest już troszkę sparaliżowane. To pokazuje nam, jak wielkie zadanie stoi przed nami. I choć my już znaleźliśmy się przy Jezusie, to zadanie się nie skończyło. To nie jest jeszcze koniec misji. Na tym polega wielki dar Kościoła, że do życia wiecznego idziemy razem, wzajemnie sobie pomagamy. Gdyby paralityk był pozostawiony samemu sobie, nigdy by się z Panem Jezusem nie spotkał. Wielu ludzi w ogóle by się nie spotkało z Jezusem, gdyby innym ludziom bardzo na tym nie zależało. My nie wiemy, ilu ludzi modliło się za nami, byśmy znaleźli się w Kościele. A to zobowiązuje nas do wypełniania słów: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.